Witajcie! Dzisiejszym tematem, to nie żart, będzie kupa. Dzieci na etapie swojego rozwoju zawsze są zainteresowane tym tematem. Dlatego dzisiaj przychodzimy Wam z pomocą. Pierwszą książkę, którą chciałyśmy zaprezentować, jest książka Ale kupa, co masz w pieluszce? Pewna myszka wędruje od zwierzątka do zwierzątka i zagląda w pieluszki. I możemy zobaczyć na przykład końską kupkę. Kolejną książką, która może także pomóc zaprzyjaźnić się z ubikacją, jest Chce mi się kupę. Ta książka opowiada o pewnym piesku, który bardzo chce się załatwić, ale wszystkie nocniczki są zajęte. Dlatego ostatecznie decyduje się na zrobienie kupy właśnie w toalecie. Inną bardzo zabawną książką jest Kupa w zoo. W tym zoo jest coraz więcej odchodów, a pan Stach nie może sobie z nią poradzić. Któregoś dnia pojawia się tam żarówiasta, świecąca kupa. Czy ona może pochodzić z kosmosu? Zajrzyjcie do środka i się przekonajcie. Kolejną bardzo śmieszną książką przedstawiającą kupki różnych zwierzątek jest Wielki Konkurs Kup. W tej książce król Kupko zorganizował konkurs na najładniejszą kupę. No i zwierzątka przychodzą pod tron i prezentują, co też zrobiły. Słoń na przykład taką wielki, można powiedzieć, kupi tort. Jak się ta historia kończy i kto wygra? Zajrzyjcie do środka. Jeśli dzieci są zainteresowane bardziej odchodami różnych zwierzątek, no to zapraszamy do sięgnięcia po książkę Kupa – Przyrodnicza wycieczka na stronę. W tej książce mamy opis kup bardzo wielu zwierząt. Opisane jest, co one jedzą, jak ta kupa powstaje, jakie ma kształty i co się z nią dzieje. Serdecznie polecamy. Natomiast starszym dzieciom polecamy książkę o kupie z naszej księgarni, która opowiada nam, jak ta kupa powstaje od momentu kęsu, poprzez to, jak pożywienie idzie przez gardło, przełyk, żołądek, jelita, aż do odbytu. Dodatkowo książka ta w świetny sposób to wszystko opisuje, ponieważ użyła takiej konwencji przygody indiańskiej, więc serdecznie polecamy. Również takim kompendium wiedzy o kupie jest mała książka o kupie z cyklu Bez tabu. A jeśli chcielibyście się jeszcze trochę pośmiać, to zapraszamy do sięgnięcia po książkę Kupa, 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 która opowiada o tym, co się dzieje, gdy małe dziecko długo jej zrobić nie może. Są tutaj wspaniałe ilustracje i naprawdę świetny humor. Także jeżeli Wasze dzieci są zainteresowane tematem i chcecie im pomóc, to zapraszamy do Minitechi.